Warto korzystać z narzędzi do zarządzania flotą, takich jak szkolenia w zakresie techniki jazdy, z zakresu jazdy defensywnej to są w obszarze, narzędzia w obszarze człowieka. Również narzędzia takie jak szkolenia dla kierownictwa i dla dyrektorów flot, które stawiają nie tylko na aspekt techniczny poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale również na to, jak zarządzać ludźmi, jak nimi kierować, jak planować podróż, jak dokształcać ich w zakresie planowania podróży, czy również w zakresie dostawców. Dostawców dla flot i dostawców części zamiennych, czy dostawców samochodu. Zarządcy flot powinny brać udział w szkoleniach skierowanych dla kierowników, dyrektorów flotowych, z tego względu, że zarządzają większą ilością osób, które mają do dyspozycji samochody. Muszą wiedzieć, czego od nich wymagać, jak ich dokształcać, jak im doradzać, żeby bezpiecznie poruszali się tymi samochodami i nie tylko jest, żeby nie tylko kłaść cel na wynik finansowy, wynik dobrych zakupów samochodów, czy, czy oszczędność na paliwie, ale długofalowo na zmniejszoną ilość wypadków, czy absencji spowodowanych tymi wypadkami. Tak jak w każdych szkoleniach są osoby, które naturalnie rozumieją cel szkolenia i częściowo naturalnie wykonują swoje zadania właściwie. Są osoby, które nie do końca to rozumieją, natomiast my musimy kształtować ich wiedzę no, i up, układać, uporządkować tą wiedzę nie tylko w sposób jak organizować, jak zarządzać y, stricte samą samoflotą, ale również z czym to się wiąże z punktu widzenia techniki jazdy, z punktu widzenia jazdy defensywnej i oczekiwania, o, oczekiwań wobec podwładnych, wobec kierowców.